Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak ja robię pyszne ciasteczka ptysiowe z bitą śmietaną. Tak, proszę Państwa, pokażę Państwu szczypta soli. Masełko się już tutaj topi. Wlewam szklankę wody. To jest 200... Jest woda, woda, woda. 250 ml. I tak, proszę Państwa, jak to się zagotuje ze szklanką wody, to masełko się roztopi. Wrzucamy tutaj tą szklankę, szklankę mąki i to jest, teraz Państwu pokażę tutaj, prawie 200 gram mąki. Wrzucam pół cukru waniliowego. To jest ciasto gotowane. Jakieś strasznie nie lubiłam nic co gotowane ciasta, ale odkąd robię karpatkę, a robię już na pewno 25 lat, to po prostu bardzo chętnie robię właśnie te ciasta gotowane. Proszę zobaczyć. Tylko woda i masełko. I nic więcej. I to, proszę Państwa, rzucacie na tą mąkę suchą, sypiecie i pomalutku mieszacie. Musicie ostrożnie, aby się chwapnęło. Ale zdarza się. I odstawiacie na bok. I to już jest gotowe ciasto, można powiedzieć. Ono musi dlatego teraz 10 minut przestygnąć. Nawet jak będzie letnie, ciepłe, to możecie już wbijać jajeczką. Nic się nie dzieje. Ale teraz proszę jakiś czas troszkę... Ja wyłączę to, bo też nie ma potrzeby grzać. Po prostu wymieszaj dobrze tą mąkę, żeby ona się równomiernie rozmieszała, zaparzyła. Ciasto już przystygło. Proszę zobaczyć, tak wygląda. Pomieszam go z pół minutki. I będę wlewała teraz po jednym jajeczku. Drugie. I to można powiedzieć, proszę Państwa, jest całe ciasto właśnie zrobione na tej ptysie. A więc ono jest takie dosyć gęste, proszę zobaczyć, tak ono wygląda. Można dać wyższą miskę, wtedy Państwu tam może nie wleci, ale tak jak jest, jest dobrze. Nałożę sobie tutaj tego ciasta. Gdzie wycięłam to? Jeszcze raz. Naprawdę te pysie to jest super szybka praca, robota, można powiedzieć, praca. To jest naprawdę... Nie ma dużo pracy, ale smakuje bardzo, bardzo dobrze właśnie tak układać, żeby nie za wysoko, bo one po prostu się jeszcze podniosą, przynajmniej z dwa razy. Czyli jeżeli chcecie mieć duże, to byście musieli naokoło duże takie mieć, a chcecie mieć troszeczkę mniejsze i też przerwy trzeba robić, ponieważ one powinnam może tą dziurkę zrobić większą, ale tak to się chociaż ładnie ułoży. Zobaczcie, już tutaj można też dołożyć, to nie ma problemu, jeżeli wyjdzie coś
szybą. To już ma ciasta. 5-6 powinno wyjść z tego. I zaraz się upiecze. Piekarnik już jest nastawiony na 220 stopni. Musi być na wysokiej temperaturze, ponieważ ono musi do góry tak troszeczkę wystrzelić. Będziecie Państwo widzieć i wtedy one można na koniec troszeczkę zmniejszyć. 220 na 10 minut, a później można zmniejszyć na 180. Niech się może dosuszają. Tak ze śmietaną można też robić. Wtedy, czy łyżką śmietany, to już można łyżką nakładać na ptysia, bo nie ma problemu. O, i to wyrzucamy, proszę Państwa. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Tak one wyglądają, te ptysie. Pachną pięknie waniliowo. I zaraz pokażę Państwu po upieczeniu, jak to wygląda. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak pięknie wyrosły te ptysie. Proszę zobaczyć te strony. I będę zaraz, jak one wystygną, będę kroiła tak na pół, wzdłuż. Proszę zobaczyć, ładnie odchodzą, pięknie upieczone. I będę przekładała owocami, tu mam owoce, troszeczkę marmoladą. Ubiję śmietanę, ponieważ teraz jest gorąco na razie w kuchni, ale nie mogę na razie. I później przypudruję i pokażę Państwu, jak to wygląda, jak już będą gotowe. Proszę zobaczyć, upiekło się pięknie ciasteczka, tutaj przekroiłam. Tak wyglądają pięknie. Trzeba rozerwać. Może tutaj. Śmietankę właśnie taką ubiłam. Właśnie, żeby była bardzo gęsta. Nie dawałam tego usztywniacza, bo nie uważam, żeby był potrzebny tutaj. I teraz, proszę Państwa, ja robię w takim wykonaniu, że ja daję na spód troszeczkę marmolady. Nie za dużo. I proszę zobaczyć. Nakładamy tutaj na dnie. Posypujemy. Tutaj mam, proszę Państwa, brzoskwinię. Można dać brzoskwinię. Najlepiej właśnie tak, żeby ono później Państwu się nie ślizgało. A więc ta śmietana troszeczkę, można powiedzieć, że sklei. I tutaj mam winogrona, takie drobniutkie. A więc winogronka, proszę Państwa, proszę ze skóry obrać, bo nie jest, ta skóra jest taka twarda. Spróbujcie, jak jecie, czy ona w zębach Wam tam wystaje. Bo nie jest, jest tak, że pięknie się winogrona rozgryzają. A nieraz nie. A więc zobaczymy tam. Później mam tutaj, może jedną rzeczkę. Mam te susiki, co Państwu mówiłam. Poleję, żeby było nie za dużo słodkości, ale troszkę słodkie musi być. I proszę zobaczyć, to tak już wygląda. I na to jeszcze raz śmietankę. Zaraz Państwu pokażę, jak one wyglądają, te ptysie. Na pewno będą dobrze smakować. Może za dużo troszeczkę nalałam, ale proszę zobaczyć, proszę Państwa, szybko do zrobienia, naprawdę około godziny może wszystko będzie na pewno dobrze smakowało. Jeżeli czegoś jest za dużo, tu śmietany może zredukować, mniej dać. Możecie Państwo zrobić z tym kremem, co ja robię, że dajecie troszeczkę twarożku, troszkę cukru i mieszacie z bitą śmietaną, żeby nie było za dużo śmietany. Czyli wybierajcie sobie, jak sobie życzycie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnego filmiku.